Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Prager, jestem specjalistą chirurgiem z wieloletnim stażem i prowadzę klinikę preestetyka w Poznaniu. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć parę słów o zabiegu blefaroplastyki powiek górnych. Jest to często wykonywany zabieg w naszej klinice. Mamy wielu pacjentów, którzy zgłaszają się do nas, chcących poprawić estetykę okolicy oka. Nie wszyscy z tych pacjentów oczywiście nadają się do zabiegu chirurgicznego. Młodsi pacjenci, u których problem jest niewielki, są kwalifikowani do innych zabiegów, takich jak laser frakcyjny, radiofrekwencja mikroigłowa czy mezoterapia. I te zabiegi w świetny sposób poprawiają stan skóry i odsuwają interwencję chirurgiczną na później. Natomiast pacjenci, którzy są już zaawansowani wiekiem, bądź u nich skóra jest gorszej jakości, na co no nie zawsze mamy wpływ, bo dostajemy to w genach, są kwalifikowani do takiego zabiegu. Podstawowe wskazania do zabiegu blefaroplastyki powiek górnych to nadmiar skóry oraz zawężenie pola widzenia. Ci pacjenci właśnie są kwalifikowani do interwencji chirurgicznej. Sam zabieg blefaroplastyki wykonujemy w znieczuleniu miejscowym. Jest on całkowicie niebolesny dla pacjentów. Trwa około godziny, półtorej. Po zabiegu pacjent jeszcze około godziny przebywa w naszej klinice, gdzie jest obserwowany, czy nie ma jakiegoś krwawienia po zabiegu, czy czuje się dobrze i możemy go bezpiecznie wypuścić do domu. Rekonwalescencja po tym zabiegu trwa od tygodnia, dwóch u młodszych pacjentów do nawet dwóch miesięcy u starszych pacjentów. Główną kwestią jest to, że u pacjentów zaawansowanych wiekiem po zabiegu mogą utrzymywać się obrzęki nawet nieraz do dwóch miesięcy. Rana goi się w ciągu tygodnia i po tym czasie usuwamy szwy. Pacjent po zabiegu otrzymuje bardzo szczegółową listę, jak postępować. Często też zalecamy stosowanie na przykład u pacjentów właśnie starszych arniki, żeby zmniejszyć obrzęki pozabiegowe. Sam efekt można mniej więcej ocenić po dwóch, trzech miesiącach. A finalny wygląd blizny uzyskujemy po 6 miesiącach, bo po takim czasie ta blizna się kształtuje. Jak każdy zabieg chirurgiczny, również zabieg blefaroplastyki, niesie niewielkie czy nawet małe ryzyko powikłań, które nieraz się zdarzają. Do najczęstszych powikłań takiego zabiegu należy zaburzenie czucia powieki, może dojść do rozejścia rany, powstania przerosłej blizny zespołu suchego oka czy niedomykalności powiek, ale są to powikłania, które występują naprawdę rzadko. Sam zabieg polega na tym, że usuwamy nadmiar skóry. Co ważne, należy to zrobić z mięśniem okrężny oka, który również tak jak skóra z wiekiem ulega rozciągnięciu i degradacji. Da to w efekcie lepszy efekt estetyczny. Należy też pamiętać o usunięciu ewentualnych przepuklin tłuszczowych, które mogą się znajdować w obrębie powieki górnej. Pacjenci, którzy mają właśnie taką procedurę wykonaną, są zdecydowanie bardziej zadowoleni z finalnego rezultatu zabiegu. No to może przejdźmy do pytań. Jak długo utrzymują się efekty blefaroplastyki i co można zrobić, żeby je przedłużyć? Przyjmuje się, że średnie efekty blefaroplastyki utrzymują się około 10 lat, ale jest to mocno zróżnicowane w zależności od skóry pacjenta. Pacjenci z grubszą skórą efekty będą mieli dłużej. Ci, których skóra jest cienka, wiotka, ten efekt może być krótszy. Aby przedłużyć te efekty, można wykonać zabiegi laserem frakcyjnym na powieki, zabiegi radiofrekwencji mikroigłowej czy mezoterapii, żeby utrzymać skórę w dobrej kondycji.
Poproszę o następne pytanie. Jakie są główne przeciwwskazania do przeprowadzania blefaroplastyki? Głównymi przeciwwskazaniami do tego zabiegu są choroby zapalne w obrębie oka i oczodołu, jak również przyjmowanie leków przeciwkrzepliwych przez pacjenta. Poprosimy o następne pytanie. Jak długo trwa rekonwalescencja i co mogę zrobić, aby przyspieszyć proces gojenia? Rekonwalescencja z reguły trwa do 2 tygodni. Aby przyspieszyć proces gojenia, jeżeli są duże obrzęki, to zalecamy pacjentom przyjmowanie arniki, ale najważniejszą rzeczą jest stosowanie się do zaleceń, które pacjent otrzymuje szczegółowo na kartce. Niedawno miałem pacjentkę, która na konsultacji przyszła z bardzo długimi sztucznymi rzęsami. Powiedziałem, że przed zabiegiem musi te rzęsy zdjąć. Ona przytaknęła, a niestety na zabieg przyszła tak jak na konsultację i w czasie zabiegu no, musieliśmy we własnym zakresie te rzęsy wymodelować. Może nie do końca pacjentka była zadowolona, no ale takich rzeczy nie można robić, bo to potem utrudnia gojenie. Po zdjęciu szwów, jak minęło 2 tygodnie od zabiegu, no to zapytała, kiedy te rzęsy może przykleić ponownie. Ja powiedziałem, że im dłużej poczeka, tym efekt estetyczny zabiegu będzie lepszy, ponieważ tak duże i ciężkie rzęsy będą rozciągały bliznę i finalnie blizny będą brzydkie, więc trzeba wybrać, czy teraz długie rzęsy i brzydkie blizny, czy teraz krótkie rzęsy i lepsze blizny. Poprosimy o następne pytanie. Czy po operacji muszą stosować specjalną pielęgnację oczu? Nie, po zabiegu nie ma specjalnej pielęgnacji, jedynie proszę pacjentów do całkowitego zagojenia ran pozabiegowych, żeby nie robili make-upu na powieki, nie nakładali tuszu na rzęsy i żeby ta skóra mogła w normalny sposób się goić. Poprosimy o następne pytanie. Jakie badania powinno wykonać przed zabiegiem? Przed zabiegiem proszę pacjentów o wykonanie podstawowych badań krwi, czyli morfologii, biochemii, czyli mam tu na myśli elektrolity, mocznik, kreatynina, glukoza, układ krzepnięcia krwi oraz antygen HBS i HCV. To są podstawowe badania, które należy wykonać przed zabiegiem. Poprosimy o następne pytanie, może ostatnie już pytanie. Czy istnieją alternatywne metody, które mogłyby dać podobne rezultaty bez konieczności przeprowadzenia operacji? Alternatywnymi metodami są zabiegi, które mają za zadanie zagęścić i obkurczyć skórę. Mam tu na myśli albo laser frakcyjny, czyli tak zwany Madonna Lift, albo radiofrekwencję mikroigłową. Są to zabiegi dla osób, u których ten nadmiar skóry nie jest tak duży i na razie nie ma konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego. To już wszystkie pytania na dziś. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym webinarze i zapraszam do naszej kliniki na konsultację.